W najnowszym wydaniu Flesza zaproszenie na historyczny pochód borowiaków. Ponad 17 milionów złotych na dekel do borowiackiej grapy. Nagrody dla zwycięzców konkursu Podwodny Świat. Debata społeczna, narkotyki, dopalacze, droga donikąd. Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. W cyklu o starostwie, Biuro Rady Powiatu Tucholskiego. Zapraszamy na piąty historyczny pochód borowiaków do Tucholi. 9 lipca o godzinie 12 barwny korowód przemaszeruje ulicami miasta do Parku Zamkowego. Pochód, organizowany przez Powiat Tucholski oraz Lokalną Grupę Działania Bory Tucholskie, będzie rozpoczynał tegoroczne obchody Dni Borów Tucholskich. Wydarzenie objęte jest patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dofinansowane ze środków województwa. Zapraszamy do czynnego włączenia się w organizację imprezy i zaprezentowanie w pochodzie wybranych postaci i wydarzeń związanych z historią regionu. Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.tucholski.pl prosimy przesuwać do 14 czerwca. Ponad 17 milionów złotych na dekel do borowiackiej grapy. Tyle właśnie partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie otrzymało na realizację lokalnej strategii rozwoju. Nasz wniosek znalazł się na trzecim miejscu w całym województwie pod względem liczby otrzymanych punktów, co świadczy o jego dobrym przygotowaniu. Dziękuję więc bardzo wszystkim osobom, które angażowały się w bardzo długi proces przygotowywania i konsultacji strategii. Uroczyste podpisanie umów przez marszałka Piotra Całbeckiego ze wszystkimi 28 lokalnymi grupami działania z województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się na toruńskich Jordankach. Do dyspozycji lokalnych grup z województwa będzie około 500 000 zł. O dotacje starać się mogą obecni i przyszli przedsiębiorcy, samorządy oraz organizacje pozarządowe. W partnerstwie LGD Bory Tucholskie pierwsze konkursy dla przedsiębiorców planowane są w czwartym kwartale tego roku. Na Książnicy Tucholskiej odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym Podwodny Świat zorganizowanym przez Dom Dziecka w Tucholi. Patronat nad konkursem objęli pani Halina Janowska-Giłka, kawaler Orderu Uśmiechu oraz pan Michał Mróz, starosta Tucholskiej. Do tegorocznej 8 już edycji konkursu zgłoszono aż 383 prace przygotowane przez uczniów 20 szkół podstawowych i gimnazjalnych terenu powiatu tucholskiego. Nagrodzone prace można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi do 16 czerwca. Narkotyki, dopalacze, droga donikąd. To temat debaty społecznej zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tucholi, Tucholską Policję oraz Sanepid. Udział w niej wzięły osoby zainteresowane przeciwdziałaniem narkomanii, czyli eksperci, pedagodzy, rodzice i młodzież. Mówiono o tym, czym są narkotyki i dopalacze, jak działają na organizm, jakie są konsekwencje psychologiczno-społeczne uzależnienia oraz konsekwencje prawne używania dopalaczy oraz środków odurzających. Zarząd Powiatu Tucholskiego 30 maja ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi. Biuro Rady Powiatu zajmuje się obsługą Rady Powiatu Tucholskiego. Przygotowujemy sesje Rady Powiatu, je protokołujemy. Przygotowujemy też posiedzenia komisji. Wszystkie informacje na bieżąco umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. W Biurze Rady można też umówić się z panią przewodniczącą Małgorzatą Oler. Biuro Rady mieści się na trzecim piętrze Starostwa Powiatowego w Tucholi.